Cechą każdego nieudacznika jest narzekanie, więc dzisiaj porzucając wymówki, zapraszam Was na kolejny odcinek. Dzisiaj osoba nietuzinkowa, jedyny i niepowtarzalny, Janusz Tomczyk. Witam wszystkich bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie. No i nie ukrywam, że jestem zaszczycony, będąc przedstawiony do Twojej publiczności w taki sposób. Witam Cię serdecznie. Przenieśmy się w lata 90., kiedy młody Janusz Tomczyk biegał po ulicach Jarosławia z Motim, Grubym i Cyziem. Jak wspominasz tamte czasy z obecnej perspektywy? Jak wspominam? No, wspominam bardzo, bardzo miło, aczkolwiek ja ogólnie nie jestem wielkim fanem wspominania, bo jeżeli wspominasz, to znaczy, że twoja teraźniejszość albo przyszłość nie wygląda zbyt kolorowo. Jeżeli jesteś pochłonięty tym, co robisz teraz, to nie masz czasu ani ochoty na wspominanie, więc jak tylko zaczynam wspominać, to jest to dla mnie sygnał, że w moim życiu nie dzieje się tak, jak się powinno dziać i skupiam się bardziej na teraźniejszości. Aczkolwiek, tak jak większość z ludzi, która urodziła się w latach 80., tęsknię za czasami, gdzie ludzie mieli okazję, wiesz, pobiegać za piłką albo siedzieć razem na podwórku, wiesz, być że tak powiem, ramię w ramię, zamiast no, korzystać z telefonu przy każdej okazji, więc na pewno tęsknię za tymi czasami po części i lubię sobie czasami rzucić okiem na zdjęcia, ale ja nie żyję przyszłością, a więc skupiam się tylko na przyszłości i na teraźniejszości, więc bieganie z Motim, z Grubym i teraz nazywam go Rafałkiem i z Cyziem, to oczywiście wspaniałe wspomnienie, aczkolwiek rzadko do niego wracam. Okej, no to powiedz mi, to co spowodowało, że zechciałeś zostać aktorem w pewnym momencie co swojego życia? Na pewno próżność. Próżność, chęć bycia w centrum uwagi. Wiesz, na pewno jakieś tam marzenie o pieniądzach, o Hollywood i tego typu rzeczy. Aczkolwiek wydaje mi się, że pierwszym takim krokiem było to, że lubiłem się zgrywać. Zawsze byłem takim klaunem w klasie i chciałem zawsze udawać kogoś, kim nie mogłem być tak naprawdę. I to podejrzewam mnie pchnęło. I później na studniówce miałem okazję wystąpić i zagrać rolę mojego nauczyciela. I to było wyjątkowe przeżycie. I po tym zdecydowałem, że pójść do szkoły aktorskiej. I moja mama no, dosyć ostro pchnęła mnie w tym kierunku, żebym spróbował, no więc zawdzięczam też swojej mamie to, że jestem na tym torze, na którym jestem teraz. No tamto też oczywiście przyczyniła, ale mama była głównym tam katalizatorem. Wspominasz, że mama była głównym katalizatorem, ale to była jakaś sztuka, którą graliście na studniówce? Bo to chyba rzadkość, żeby wystawiać sztuki na takich imprezach. Znaczy, mi się wydaje właśnie, że to jest dosyć częste, że wiesz, parodujesz swoich nauczycieli albo masz przedstawienie na studniówce i uczniowie organizują jakiś taki występ, przynajmniej w mojej szkole co roku wynajmowaliśmy halę sportową i wszyscy z danego rocznika przychodzili, nauczyciele przychodzili i rok wcześniej było wystąpienie, gdzie uczniowie starali się pokazać coś wyjątkowego i napisali taką sztukę i próbowali zagrać. To tak średnio wyszło, więc rok później zdecydowaliśmy, że wrócimy do czegoś, co się zawsze sprawdza, czyli parodiowanie swoich nauczycieli. Każdy to lubi i masz też okazję albo pokazać, jak bardzo szanowałeś swoich nauczycieli, albo też im troszeczkę podkręcić śrubkę, więc zagraliśmy swoich ulubionych nauczycieli. No i to się okazało ogromnym sukcesem. Wszyscy, bo tam było chyba 800 osób na sali, wszyscy byli zachwyceni, łącznie z nauczycielami i owacje na stojąco. I było to wyjątkowe, wyjątkowe przeżycie, jak 800 osób, wiesz, reaguje na każde twoje słowo. I wtedy poczułem, że chcę to robić. Wydaje mi się, że to było nie do końca właściwe miejsce, żeby zdecydować o tym, bo życie aktora jest wyjątkowo ciężkim życiem, a jak jesteś otoczony znajomymi, to nie masz pojęcia, co ci tak naprawdę czeka. Wiesz, ile wysiłku, ile trudu, jak mało pieniędzy, jak dużo krytyki i jak bardzo wystawiasz się na strzały wszystkich ludzi dookoła, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie każdy może w każdej chwili napisać, co tylko chce o tobie i niekoniecznie musi być to prawdą, to jest to na pewno ciężkie życie, więc no ja z czasem zrezygnowałem z tego marzenia bycia aktorem, bo doszedłem do wniosku, że to nie było dla mnie. Że moment, w którym podjąłem tę decyzję, był momentem takim przekłamanym.
I tak do końca nie chciałem tego robić. Chciałem tworzyć, chciałem być związany z grą aktorską i z filmami, ale być po drugiej stronie kamery to jest coś, co bardziej mi pasuje. Jestem bardziej zmotywowany i wydaje mi się, że bardziej utalentowany w tym kierunku. Okej, okay. A czy uważasz, że aktor powinien skończyć szkołę aktorską? Osobiście uważam, że nie. Osobiście uważam, że w zależności, w którym kierunku chcesz iść, to może ci to wręcz przeszkadzać. Jeżeli chcesz grać w filmach, to gra, przepraszam, szkoła aktorska, do której jesteś przyzwyczajeni w Polsce, no nie do końca będzie ci służyć osobiście. Aczkolwiek nie mam na tyle dużego doświadczenia, żeby się wypowiadać na ten temat. Ale No, z perspektywy czasu z tego, powiedziałbym, że no z przepraszam, że perspektywy. wchodzę ci w słowo, ale z tego co pamiętam, to parę razy próbowałeś dostać się do szkoły filmowej. Tak, 21 razy przez 7 lat, 21 egzaminów oblałem przez 7 lat i we Wrocławiu byłem pod kreską i w Krakowie byłem pod kreską, ale no, nigdy nie udało mi się dostać do tej szkoły i poszedłem do szkoły prywatnej, co było dosyć ciekawym doświadczeniem i teraz oczywiście miałbym zupełnie inne podejście niż kiedyś. Kiedyś to chciałem być w tej szkole narodowej, państwowej, Wyższej Szkole Aktorskiej, bo to coś znaczyło, to już był sukces, bo jesteś jedną z 20 osób i to już jest, że tak powiem, takie drobne zwycięstwo i głównie tym się kierowałem, aczkolwiek ta szkoła nie daje ci tak silnego dyplomu, który ci otworzy drzwi do teatrów w Polsce czy na plany filmowe. Teraz już się to tak nie liczy jak kiedyś, przynajmniej z tego, co pamiętam. Tak. Teraz wydaje mi się, że bardzo ważny jest twój wizerunek i rozpoznawalność. Tak, a poza tym, jeżeli lubisz robić to, co wiesz, to o czym rozmawiałem, czyli grać albo tworzyć filmy, no to przy pomocy swojego telefonu i internetu jesteś w stanie stworzyć coś naprawdę ciekawego. I Instagram na pewno ma profile ludzi, którzy są wyjątkowo kreatywni. I uważam, że szkoła aktorska jest jakimś tam kierunkiem i na pewno nauczy cię wielu rzeczy, a z drugiej strony wbije cię w jakiś szablon. A nie do końca wydaje mi się, że to jest pożądane, przynajmniej na czas obecny w telewizji. Jak ktoś gra tak szablonowo, to no, mi się to osobiście nie podoba. A jak wspominasz szkołę w Highway Comp? No. Szkoła w Highway Comp, wspominam, no niesamowicie, to był, że tak powiem, początek takiego renesansu w moim życiu, bo z takiego chuligana zacząłem się robić bardziej na osobę, która ceni sobie inteligencję bardziej niż machanie pięściami. I to też zawdzięczam Oskarowi, który pojawił się w magazynie, w którym pracowaliśmy i Pozdrawiamy, powiedział, że istnieje. pozdrawiamy. Pozdrawiamy, tak, Oskara, i który powiedział, że istnieje taka szkoła i że przyjechał z Polski zarobić parę funtów i od razu po wakacjach będzie w szkole. No jak to usłyszałem, powiedziałem, że idę od razu, żebym nie wiem, co miał studiować. Idę na studia, bo praca w magazynie no, nie ma takiej przyszłości w sobie, więc stwierdziłem, że zmienią swoje życie i okazało się, że mają program, gdzie uczysz się robić wideo i produkować materiały, które później mają się ukazać w telewizji. Nie jest to szkoła na najwyższym profilu. Nie jest to najlepsza szkoła na świecie, aczkolwiek jak dla mnie było to niesamowite i co było też bardzo ciekawe, w tej szkole dają ci sprzęt i każą ci kręcić od razu. Nie skupiasz się za bardzo na teorii, tylko każą ci kręcić, robić i oczywiście teoria tam jest, ale jest bardziej w tle. I to było niesamowite, bo w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że uczysz się teorii i praktyki masz bardzo mało, a w szkole w Hewikam Buckinghamshire University, mieli zupełnie inne podejście, co było dla mnie wyjątkowym przeżyciem. Na pewno super, super się tam czułem. No i miałem okazję pojechać do Stanów na rok, popracować w miejscowej telewizji w Missouri. I no, byłem zakochany w całym programie. I no, przez 2 lata spałem po 4 godziny dziennie, tylko pracowałem, pracowałem, pracowałem. I niesamowite przeżycie. Każdemu to polecam. Każdemu to polecam. A powiedz, co spowodowało, że wyjechałeś do Stanów Zjednoczonych i co jest magicznego w tym miejscu, że ciągle tam siedzisz?
Od dziecka zawsze chciałem wyjechać do Stanów. Zawsze chciałem polecieć do Stanów. To już nawet nie chodziło o to, żeby być w Stanach, tylko żeby polecieć. I nawet często mówiłem znajomym, że ja mógłbym polecieć do Stanów, spędzić tutaj kilka godzin i wrócić. Chodzi o ten lot, bo wszyscy moi znajomi mówili, a na wakacjach lecę do Stanów. Mój brat latał do Stanów co roku, żeby pracować na jakimś tam obozie i dorabiać sobie i zwiedzać. Ja po prostu żyłem tym pragnieniem z racji tego, że dużo moich znajomych jeździło i moja była dziewczyna, którą też pozdrawiam, Katarzyna, jeździła na Bahama do swojej cioci. I ja byłem takim jedynym, który zostawał w Jarosławiu i czekał na wszystkich, więc takie nielogiczne pragnienie pojawiło się w mojej głowie, żeby polecieć do Stanów. A poza tym ogląda się filmy na co dzień i wiesz, i ten napis Hollywood na wzgórzach kojarzy się z luksusem, kojarzy się ze spełnianiem marzeń, kojarzy Tak, ze się z statusem, tak. bezpieczeństwem. Tak, aczkolwiek muszę przepływać teraz z okna, praktycznie mogę zobaczyć ten napis i wszystkich przestrzegam przed tym, żeby nie żyli tym napisem, bo Hollywood, zwłaszcza ta dzielnica Hollywood, to nic ciekawego. Mieszkam teraz w tej okolicy i to nie ma nic, absolutnie nic wspólnego z rzeczywistością. Ja, oczywiście Los Angeles ma wiele miejsc, które są niesamowite, aczkolwiek Hollywood albo West Hollywood są bardzo niebezpieczne dzielnice i dużo się tutaj dzieje. Nie wiem, czy mieliście okazję oglądać telewizję, ale te wszystkie zamieszki, które się działy ostatnio po zabójstwie, można powiedzieć, jednego z Afroamerykaninów, miało właśnie miejsce dwie ulice ode mnie, więc Hollywood, które znam teraz, nie ma nic wspólnego z Hollywood, które poznałem przez pryzmat oglądania filmów. Aczkolwiek wtedy wydawało mi się, że to jest jedyne miejsce, w którym chcę być i to nie miało nic wspólnego z rzeczywistością. Ja nie wiedziałem, dlaczego chcę tutaj przyjechać tak naprawdę. Wydawało mi się, że wiem i teraz wiem, że nie miałem odpowiedniej źródła informacji. Oczywiście nie żałuję tego. I bardzo jestem zadowolony z tego, że tutaj jestem, bo życie w Stanach Zjednoczonych ma zupełnie inny smak. Nie ma, tak samo jak zresztą w Anglii. Problemy tutejsze są, wydaje mi się, dużo łatwiejsze do rozwiązania i ludzie mają zupełnie inne podejście do rozwiązywania problemów. Masz okazję spotkać ludzi, którzy na przekór wszystkiemu będą dążyli do celu i takiego towarzystwa brakowało mi w Polsce. I tutaj nie chodzi mi tylko o tam Cyzia, czy Motiego, czy Rafałka, czy Grubego. Chodzi mi o ogół społeczeństwa. Tutaj nie ceni się za bardzo narzekania, tylko ceni się partię do przodu, sukces. Albo finansowy, albo też inny. Ale musisz się motywować do tego, żeby więcej osiągnąć. I wcale nie staram się ukryć tego, że jest tutaj cała masa nieudaczników i ludzi, którzy no, niczym mi nie zaimponują, ale ogólnie takie poczucie jest, że wszystko możesz zrobić i tego mi brakowało i dlatego się tutaj przeprowadziłem, dlatego tutaj cały czas jestem. Prowadzisz tam swoją firmę. Powiedz, czym się obecnie zajmujesz? Obecnie, na chwilę dzisiejszą nie prowadzę firmy. Jak przeprowadziłem się do LA, to przestałem, że tak powiem, prowadzić swoją firmę i stwierdziłem, że zajmę się szukaniem pracy w innej firmie, aczkolwiek jak COVID uderzył, praca zniknęła i teraz pracuję w kurczakowni, co jest no, krokiem do tyłu, jakby nie było. To jest jeden z tych okresów w moim życiu, gdzie przechodzisz przez rzeczy, przez które nie chcesz przechodzić, ale które cenisz u innych, którzy już przez to przeszli. Czyli te wszystkie zmagania i ten okres, gdzie praktycznie wszystko ci się wali na głowę. Jestem dokładnie w samym środeczku tego okresu. A jeżeli chodzi o moją firmę, no to moja firma zajmuje się produkcją materiału wideo i specjalizuje się bardziej w teledyskach, w takich krótkich reklamach. Nazywa się wdkproductions.com. Może nie wszyscy słuchacze o tym wiedzą, ale my znamy się z Jankiem już ponad 10 lat i od kiedy pamiętam, zawsze goniłeś za tymi marzeniami. Często biegłeś z uporem maniaka, choć życie często rzucało w ciebie kamieniami. Czasami były to spore kamienie. Czy miałeś momenty, w których chciałeś to wszystko rzucić? No, jest to nieodłączną część mojego dnia. To jest walka z samym sobą, bo jak odnosisz sukcesy na co dzień, i miałem taki okres, gdzie wszystko, co robiłem, kończyło się jakimś tam drobnym sukcesem.
to jest bardzo łatwo gonić za tymi marzeniami i żeby nie wiem, jaki głaz spadł ci na głowę, no to bez większego problemu wstajesz, otrzepujesz się i myślisz sobie, a to tylko jeden głaz. Aczkolwiek przez ostatnie 6 czy 7 lat te głazy nie przestają spadać, więc na co dzień zmagam się z tym, żeby dążyć do tych marzeniami. Aczkolwiek jeżeli masz jasno postawiony cel w życiu i jak lubisz to, co robisz, to pomimo tego, że są chwile zwątpienia, to są chwilowe chwile. No. Chyba nie da się uniknąć tych chwil. Jeżeli wiesz, ileś tam rzeczy pod rząd ci nie wyjdzie, to myślisz sobie, ty, możliwe, że to nie jest dla mnie. A ten gość obok mnie, czy kobieta obok mnie, są dużo młodsi, dużo więcej już osiągnęli, dużo lepiej mi idzie. Możliwe, że nie mam tego w sobie. Aczkolwiek są to chwilowe zwątpienia. I zaraz staram się przeprogramować swoją głowę i wrócić na właściwe tory. Aczkolwiek no, są momenty, gdzie wiesz, łzy ci się leją po policzkach i zastanawiasz się nad wszystkim. No i ważne jest, żeby wiesz, mieć wokół siebie rzeczy, bo nie mam takich ludzi wokół siebie, którzy mogliby mnie wesprzeć. Oczywiście wiesz, z tobą Petrze, mogę porozmawiać i wiesz, i wszystko gra, aczkolwiek nie ma takiego bezpośredniego połączenia między nami. Więc ważne jest, żeby mieć wokół siebie rzeczy, które ci przypomną, gdzie chcesz się znaleźć za parę lat. I to, że dzisiaj się coś nie udało, to znaczy, że za rok się nie uda. Więc po prostu cały czas albo słuchasz materiałów motywacyjnych, albo oglądasz ludzi, którzy tak jak Michael Jordan na przykład wszystkiemu osiągnęli, wiesz, cel i pokazują ci, jak bardzo musisz być zdeterminowany, albo wiesz, patrzysz się na niebieskie niebo i mówisz sobie, wiesz, to nie koniec świata, wstawaj i jedziesz dalej. Osoby, które wprowadzają w sobie dyscyplinę, uwalniają się od zawracania sobie głowy opiniami innych. Wydaje mi się, że sukcesu nie interesuje twoja płeć czy kolor skóry. Ważne jest to, ile jesteś w stanie poświęcić, aby osiągnąć zamierzony cel. Czy nie wydaje ci się, że twoja pasja może być twoim więzieniem? Znaczy, po części na pewno zgadza się z tobą, aczkolwiek w zależności od tego, jak podchodzisz do swojej pasji i gdzie chcesz się znaleźć i jak bardzo interesuje cię to, żeby udowodnić sobie, że miałeś rację 10 lat temu, a jak bardzo chcesz odnieść ten sukces. No bo przykładowo, jeżeli bym sobie powiedział, nie, chciałem być aktorem, to zostanę aktorem, żebym miał tego, wiesz, żałować później, to będę aktorem, bo powiedziałem sobie. Że będę, to muszę nim zostać. Uważam, że takie myślenie jest błędem, bo twoje podejście do życia się zmienia i twoje marzenia się zmieniają. I uważam, że jeżeli powiesz sobie, że chcesz być osobą sukcesu, to, że wykorzystujesz do tego swoją pasję, to raczej ci uwolni niż będzie twoim więzieniem. Czasami oczywiście czujesz się przytłoczony tym, że sam się zmuszasz do tego wszystkiego, że nie możesz sobie pozwolić na chwilę odpoczynku, tylko wiesz, muszę odnieść ten sukces, wiesz, i to musi być w tym kierunku. Aczkolwiek na co dzień ja czuję, że w porównaniu do innych ludzi, że to ja właśnie odkryłem tą wolność w sobie, że to ja, wiesz, budzę się szczęśliwy, idę spać do łóżka, idę spać wieczorem, czy kładę się do łóżka szczęśliwy, bo ja wiem, czego chcę od życia. I nawet jeżeli tego nie dostaję, to sama pogoń za tym, tak jakby dodaje mi skrzydeł, wiesz, uwalnia mnie. I Arnold mówił o tym w swojej wypowiedzi, już nie pamiętam gdzie, ale mówił, że jak tylko wymyślił sposób na siebie, to poczuł się szczęśliwy, poczuł się tym szczęściarzem, bo większość z nas, dorastając zwłaszcza, nie wie, czego chce. Wie, że chce mieć wygodne życie albo chce kimś być, ale nie wie do końca, czego chcę, więc jak tylko odnajdziesz tą pasję i jesteś zdeterminowany czy zdeterminowana, żeby podążać tym szlakiem, uważam, że to jest wolność, że to jest taka prawdziwa wolność, bo bez względu na to, czy ktoś się będzie bił brawo za to, że zrobiłeś coś dobrego, czy nie, to sam fakt, że robisz to, co lubisz, to daje ci jakby energii, wiesz, a energia, moim zdaniem, bezpośrednio przeradza się w szczęście. No, osobiście uważam, że motywacja jest chwilowa i trochę przereklamowana, że ważne jest to, aby robić coś wystarczająco długo, żeby osiągnąć zamierzony cel. Uważam,
że motywacja, choć teraz, wiesz, jest taką dojną krową i każdy, kto na YouTubie wrzuca materiał motywacyjny, robi to bardziej pod kątem zarabiania pieniędzy niż pomagania innym, Dokładnie. to mi motywacja bardzo, bardzo pomaga, bo są te dni właśnie, o których rozmawialiśmy, że nic się nie chce. Po prostu nic się nie chce. No wiesz, stary, taki łomot dostałem przez ostatnie, wiesz, tygodnie, że nic mi się nie chce. Nie wstaję, w dupie mam. Ale wiesz, logicznie myśląc, nie możesz być w tym stanie, nie możesz tego stanu umysłu jakby pielęgnować w sobie i musisz się z niego wybić. Jeżeli nie ma wokół ciebie nikogo, kto by powiedział, ej, ziomek, wstawaj, bo za bardzo się ma zgaić, to musisz znaleźć coś, co ci w tym pomoże. Ja słucham bardzo dużo materiałów motywacyjnych i nie opieram się tylko właśnie na tym, ale jeżeli mam naprawdę zły dzień i potrzebuję tak jakby wyprostować swoje myślenie, to słucham takich rzeczy. Bo ja nie mam czasu na to, żeby siedzieć i się mazgać, no bo po prostu nie mam czasu. Mam zbyt dużo do zrobienia, żeby marnować czas na właśnie oglądanie się za siebie albo na bojaźń. Tak, życie jest za Więc, krótkie, więc. żeby patrzeć za siebie. Trzeba robić to, co trzeba zrobić po prostu. A czy myślisz, że istnieje korelacja pomiędzy wysiłkiem fizycznym, wyciszeniem organizmu, a osiągnięciem zamierzonych celów? Na 100%. Na 100%. Ja za każdym razem, jak ćwiczę, to oczywiście jak ćwiczę, czasami mi się nie chce, ale jak tylko skończę trening, to czuję się niesamowicie, czuję się wyjątkowo dobrze i jeżeli nie jesteś wyćwiczony, powiedzmy tak, jeżeli chcesz osiągnąć duży sukces, a nie masz organizmu, który zapewni ci długowieczność albo okres, gdzie przez lata dosłownie będziesz na wysokich obrotach, to moim zdaniem tego sukcesu nie osiągniesz. No jeżeli będziesz, że tak powiem, sapał wchodząc, wiesz, na trzecie piętro, to z czasem będziesz zaczynał unikać pewnych wyzwań w życiu. Więc uważam, że trening fizyczny jest bardzo ważny. I im silniejsze twoje ciało, tym mniej rzeczy cię tak jakby odstrasza i przez to twój umysł się też wzmocni. Będziesz umacniał się w tym przekonaniu, że jesteś niezniszczalny, że wszystko jest możliwe. I na pewno wszystkich zachęcam do tego, żeby ćwiczyli. I jak masz zły humor, to powinieneś poćwiczyć, albo jak jesteś, nie wiem, w jakimś tam okresie, wiesz, depresji, no to wszyscy mówią o tym, że jak tylko zaczniesz się ruszać, to twój mózg zaczyna inaczej myśleć, wytwarzają się pewne chemikalia w twojej głowie i to ci pozwala na wyrwanie się z tego więzienia, którym są myśli. Ja pamiętam, że przychodziłem przez bardzo ciężką rozmowę z kimś i łzy się lały. Ja mówiłem, musimy robić przysiady. Robiliśmy przysiady, mówiąc o rzeczach, które wyrywały mi serce i zmieniały moje życie na stałe. Więc uważam, że każdy powinien ćwiczyć i to powinna być nieodłączna część twojego dnia. Zdecydowanie tak. Ja uważam, że wysiłek fizyczny poprawia naszą kondycję nie tylko fizyczną, ale i psychiczną. Daje ci dużo więcej mocy do walki każdego dnia. Na pewno, na 100%, na 100%. I ja wszystkim ludziom, którzy chcą osiągnąć sukces, czy to być aktorem, czy malarzem, czy nawet poetą, no musi być silną osobą, twój organizm musi być silny. Nie możesz sobie pozwolić na to, żeby, nie wiem, kichanie cię zatrzymało, albo to, że jesteś zmęczony, albo spać się chce, czy coś. To cię po prostu nie możesz zatrzymać, no bo ktoś się w tym momencie, że tak powiem, przegoni. Dokładnie. A powiedz mi, w jaki sposób spędzasz swój wolny czas i co daje ci najwięcej przyjemności? Obecnie więcej przyjemności daje mi robienie zdjęć i retuszowanie zdjęć. Jest to, że tak powiem, dla odmiany coś przyjemnego, coś łatwego do zrobienia. W porównaniu do wideo, zdjęcia są wyjątkowo łatwe do zrobienia i tym się relaksuję. I teraz robię szkolenie w programie Houdini, który umożliwia ci robienie efektów wizualnych. W Polsce to się chyba nazywa efektami specjalnymi. Gdzie jesteś w stanie zburzyć budynek i tam kurz się unosi i tak dalej, i tak dalej. Tym się teraz zajmuję, to mnie bawi. No i wysyłanie podania pracy to jest mój sposób spędzania wolnego czasu teraz. Nie mam za dużo tego wolnego czasu. I czasami oglądam po raz, nie wiem już, który serial o Michael Jordanie, który się nazywa The Last Dance, dla motywacji, dla podpatrzenia, jak ci najwięksi na świecie
radzę sobie z momentami, które są dosyć ciężkie. Tak, ci najwięksi na świecie, oni się po prostu nie zatrzymują i nie mają czasu na zastanawianie się, oni działają. I to Dokładnie, cechuje zwycięzców właśnie. dokładnie. To jest nawet w tym serialu pokazane, jak Michael Jordan wrócił do ligi po jakimś tam czasie i przegrał z dosyć średnią drużyną. I to było ostatni mecz w sezonie. Większość ludzi bierze 2 albo 3 miesiące wakacji, czy tam urlopu. On dzień później już był z powrotem na siłowni i ćwiczył. I rok później wrócił i Chicago Bulls pobiło rekord wygranych meczy w sezonie. Więc wydaje mi się, że patrząc na ludzi tej kategorii, jesteśmy w stanie dużo się nauczyć. Bo wiesz, dużo z nas wyrosło w otoczeniu, gdzie nie było takiej osoby, która by ci powiedziała, na czym polega bycie mistrzem. Większość z nas nie miało takiego wzorca, więc żyjemy w czasach, gdzie przynajmniej od innych się może czegoś nauczyć, wiesz, włączając jakieś materiały na internecie, więc to jest niesamowite. I wszystkich do tego namawiam, żeby oglądali jak najwięcej ludzi z sukcesu. Zgadzam się. Gdybyś mógł umieścić jedno zdanie na plakacie, który zobaczą wszyscy, jak by ono brzmiało? To chyba, żeby się nie poddawali. Nie wiem, w jakich słowach bym to ujął, ale po prostu stawać dalej, nie poddawać się. To jest cała masa takich dosyć zręcznie napisanych paragrafów na ten temat, że musisz, wiesz, wstać o jeden raz więcej niż się przewróciłeś. I do tego bym zmierzał. Tego mi brakowało w moim wychowaniu i chociaż bardzo kocham swoich rodziców i zawdzięczam im bardzo, bardzo dużo, praktycznie wszystko, co mam, to im zawdzięczam, ale w moim wychowaniu brakowało mi tego, że wiesz, nie przejmuj się przegranymi, wiesz, wstawaj, idź dalej, przegrane po prostu będą ci towarzyszyły przez całe życie i jak tylko nauczysz się, wiesz, akceptować przegrane i podchodzić do tego jako proces nauki, proces, w którym się uczysz, to praktycznie nie będzie przed tobą żadnych barier. Nic cię nie zatrzyma w życiu, więc po prostu nie poddawaj się. Tak, to bym chyba napisał. Zdecydowanie tak. Żyjesz tylko raz, ale jeśli zrobisz to dobrze, to w zupełności wystarczy. Na pewno, na pewno. Aczkolwiek wiesz, w naszym wieku łatwo jest mówić, że żyje się raz i to wystarczy. Jak masz 90 parę lat i kostucha, wiesz, stoi za drzwiami, to myślisz, kurde, jeszcze jedna rzecz pewnie mi się przydała. Albo dwa. Więc nie będę mówił, że jedno życie mi wystarczy. Jak na razie jestem mega zadowolony i czuję się spełniony, pomimo tego, że nie osiągnąłem jeszcze tego, co chcę osiągnąć. Aczkolwiek no, to drugie życie gdzieś tam na pewno chciałbym zaliczyć. Okej, niech tak zostanie i niech to wybrzmi na wszystkich platformach streamingowych. Zostawiajcie pytania i czekamy na Wasze sugestie co do następnych odcinków. Tym miłym akcentem żegnamy się z Wami i do usłyszenia kolejnym razem. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki, cześć.